spektaklu odbędzie się 29 sierpnia. A to spektakl o tym, o ludziach, o dwojgu, ludziach w drodze, gdzie drogą jest ich wspólne życie. Są już ze sobą kilkanaście lat. I to też spektakl miłości, o tym, co zostaje z pierwszych uniesień, z pożądania, z miłości po tylu latach razem. I czy jesteśmy razem, czy tylko obok siebie, czy zawiedliśmy nasze uczucia, czy zgubiliśmy sens. Czy można nie wypaść z zakrętu, jak tu pisze reżyser, tej wspólnej drogi. Wszystkie spektakle, mam nadzieję, dostarczą Państwu wzruszeń, miłości, bo będzie i dramat, i piosenki, i nostalgia, i zaduma, i komedia, i emocje. A na foyer chcemy, aby nasza kawiarenka stała się miejscem spotkań, żebyście Państwo mogli przyjść porozmawiać, nie tylko z laptopem, ale porozmawiać o sztuce, porozmawiać o życiu, o tym, żeby być razem, żebyśmy mogli tu wspólnie tworzyć taką społeczność. I mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się na kolejnej konferencji prasowej i będziecie Państwo mieli okoliczność zobaczyć naszych wiernych widzów, którzy będą chętnie, będą chętnie przychodzili. Młodość, mówiłam Państwu, i tu muszę Państwu też ogłosić takie hasełko: kwiaty we włosach. Kwiaty we włosach to spektakl, który zagramy 3 sierpnia. Gdzie jest młodzież? Zapraszam. 3 sierpnia odbędzie się koncert Kwiaty we włosach, który zagrają młodzi ludzie. Aleksander Miliczewicz. I to będzie koncert, który będzie dedykowany Andrzejowi Strzeleckiemu. Jego studenci, jego wierni. Damy mikrofon, poproszę. Jego studenci walczą o jego życie. Aleksander, zapraszam. Dzień dobry, dziękuję. Proszę Państwa, Aleksander Miliczewicz, Ewelina Bator. Reprezentujemy studentów Akademii Teatralnej, byłych studentów profesora Andrzeja Strzeleckiego. Mieliśmy taki pomysł, udało się z panią Beatą, ten pomysł jakby, jest opcja na realizację. Chcemy jeden z koncertów, który zrobiliśmy z profesorem podczas studiów, właśnie Kwiaty we włosach, czyli piosenki Czerwone Gitary i Seweryna Krajewskiego. Chcemy ten koncert pokazać tutaj. Okazja jest taka, profesor ciężko zachorował, jest podopiecznym Fundacji Rock and Roll i koncert ten będzie miał charakter charytatywny. Cały dochód z tego koncertu będzie przeznaczony na leczenie profesora. Cieszymy się, że możemy to zrobić. Jest to dla nas jakiś taki bardzo ważny, symboliczny gest, jakieś takie oddanie energii profesorowi, który naprawdę przez 5 lat, które nas prowadził na studiach, oddał nam naprawdę całe serce, traktował nas jak swoje własne dzieci. A była nas 20, także to nie było takie łatwe. No i na scenie będzie was więcej, bo dzisiaj jest tak. My jesteśmy dzisiaj, że tak powiem, w reprezentacji. Także Seweryn Krajewski, Kwiaty we włosach. I znaczy, młodość. Tak jest. Dziękuję ci, Aleksander. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, nie mogliśmy nie pomóc. Bardzo was proszę, Państwo, żebyście w mediach ten koncert nagłośnili, bo mamy ogromną salę. Jeśli się okaże, że chociaż dla 300 możemy zagrać, to będzie to znaczna kwota na wsparcie profesora. Chciałabym też jeszcze opowiedzieć Państwu o naszych zapowiedziach, bo to, co Państwo zobaczyli, to są już premiery, które mają swoje daty. Natomiast jesienią będziemy realizować prapremierę polską sztuki Willa Inno, który nie jest jeszcze popularny w Polsce, ale mam nadzieję, że będzie, bo to znakomity dramaturg, który pisze błyskotliwe dialogi. Tytuł angielski na razie The Realistic Joneses. Jones to jest nazwisko takie jak Kowalski, czyli to będzie po prostu spektakl o 4 Kowalskich albo 4 Nowakach. Natomiast potem mamy pod koniec roku rzecz, która będzie taką naszą superprodukcją. Właściwie chyba trochę też będziemy nawiązywać do 50-lecia kina Relax, bo w tym roku jesienią to kino skończy 50 lat. Zrobimy dla Państwa, Piotr Grabowski, jesteś? Zapraszam Cię na scenę.
będziesz u nas reżyserował. No to jest objaw jakiegoś niezwykłej odwagi twojej i szaleństwa, Beato. Tak, jak zaproponowałam ten tytuł, Piotr zbladł. Zbladłem, mam już lekkie, mam nadzieję, rumieńce i ochłonąłem. Będzie to seksmisja według filmu Juliusza Machulskiego. Wydawało mi się to niemożliwe, żeby tak kultowy film przenieść na scenę, ale im dłużej o tym myślę, tym wydaje mi się, że jest to możliwe. Jak patrzę na tę scenę i na to, co się dzieje jakby tutaj i na atmosferę, którą Beata zawsze potrafi zbudować, myślę, że no, jestem dobrej myśli. Bądź się razem ze mną. Tak jest. Piotrze, dziękuję ci. Ogłosimy tylko jeszcze jedną rzecz, a mianowicie do tej produkcji za chwilę proszę śledzić nasze strony internetowe, Facebooka, Instagrama, ponieważ zostaną ogłoszone przesłuchania do głównych ról. Także zapraszamy wszystkich aktorów, którzy chcieliby z nami współpracować. Tam będą ogłoszone zasady oczywiście tych prób. Nie lubię słowa casting, więc wybaczcie państwo, nie będę tego używała. U nas będą to przesłuchania zawsze. Zawsze z uszanowaniem. Tak, z zapoznaniem się po prostu, bo my tu chcemy tworzyć, a nie tworzyć struktury, tylko chcemy tworzyć fajną energię i fajne sztuki. Dzięki, Piotrze. Dziękuję bardzo. Następna. Samantha Janas, zapraszam na scenę. Debiutantkę Samantha Janas zadebiutuje jako reżyser na naszej scenie. Wiem, że jestem odważna, wiem, ale to będzie premiera autorskiego, multimedialnego spektaklu dla najmłodszych. I jaki będzie tytuł? Luli Tulisie. Luli Tulisie to będzie spektakl dla naszych najmłodszych milusińskich, ponieważ jak państwo widzicie, młodość króluje. Chcemy mieć ofertę bardzo szeroką. Chcemy mieć też ofertę dla najmłodszych dzieciaczków, które dopiero zaczynają swoją przygodę z teatrem. Opowiedz w trzech słowach. Spektakl Luli Tulisie jest spektaklem magicznym dla dzieci, ale też myślę, że nie tylko dla dzieciaków. I cała magia, która jest w tekstach, na podstawie których będzie powstawał ten spektakl, będzie jakby pokazana za pomocą multimediów. Miejmy nadzieję, uda nam się zaczarować państwa. Dziękuję ci bardzo. Do tego tytułu również będziemy robić przesłuchania, więc śledźcie, napiszcie, aby aktorzy młodzi i starzy śledzili nasze poczynania, bo będziemy o wszystkim państwa informować. Chciałabym również powiedzieć, że tak jak wspomniałam wcześniej, nasza scena jest gościnna. Chcemy gościć naszych kolegów artystów, którzy na przykład robią wspaniałe spektakle gdzieś tam w Polsce albo w Warszawie, a nie mają tej sceny, żeby w Warszawie zagrać. Nasza będzie ich gościła. Przywitam reżysera i producenta Piotra Nowaka. No, Piotrze, zechcesz się pokazać? Oraz mamy chyba Michała Żurawskiego też. Panowie będą u nas grali spektakle Dobry Wieczór Kawalerski i Triathlon. Są już w repertuarze. Możecie państwo, tak, przejdą panowie? Chodźmy, pokazujmy się, niech nas widzą. A zapraszam też przy okazji reżysera i producenta Jarosława Grzelkę, którego to tajną misję będziemy u nas grać. Przemek Sadowski jest też z nami, El Credito, kolejna pozycja na gościnnej scenie Relax. Piotr Nowak, cześć. Dzień dobry, dobry. Cześć. Dzień dobry. No to jak? Jak się u nas czujecie? Cudownie. Przemek Sadowski? Drodzy państwo, zagramy tutaj dwa spektakle Triathlon Story, które jest grane od 5 sezonów. Jeździmy po Polsce, gramy około 100 spektakli rocznie. Zapraszamy serdecznie. Nie graliśmy w Warszawie od 5 lat tego spektaklu. Poprzednim razem udało nam się zagrać chyba z 10 spektakli, nie wieszając ani jednego plakatu. Mam nadzieję, że teraz też to się uda. Mamy też nową produkcję Dobry Wieczór Kawalerski. Bardzo śmieszna historia młodego, który poznał dziewczynę, chce się z nią
jakby ożenić, ale koledzy przychodzą i namawiają go, żeby jednak tego nie robił. Cała śmieszna seria zdarzeń gwarantuje to, że przez 2 godziny będziecie Państwo się naprawdę bardzo, bardzo dobrze bawić. To gwarantuje. Jarek? Dzień dobry. Prawda? Potwierdzam, bo też oglądałem spektakle, także potwierdzam tutaj też. Tajna misja jest to spektakl zrobiony w Warszawie. Bardzo często grany był w Warszawie. Był grany w Teatrze Imka, ale to z Teatrem Imka wyszła różna historia, więc teraz dziękujemy tu za gościnę i zaproszenie na tę scenę. W tym spektaklu bardzo polecam zobaczenie Krzysztofa Kieszanowskiego, jego roli, która jest przez niektórych nazywana taką jego najlepszą rolą teatralną, za co ja po prostu bardzo dziękuję. Także zapraszam na tajną misję już we wrześniu. Tak jest. Zapraszamy na te gościnne spektakle. Dziękuję. I również zapraszamy na spektakl El Credito, w którym wystąpi Marcel Wierciechowski i Przemek Sadowski. Nie wiem, wydawało mi się, że Przemek jest, ale... A jesteś, no to zapraszam cię, chociaż żebyś się pokazał. Zapraszam cię, zapraszam. Cudowna komedia, tak weźmiemy jeszcze. Ja akurat El Credito widziałam. Dobry wieczór Kawalerski też widziałam, to znakomite. Rzeczywiście będziecie Państwo śmiać się i bawić. Bardzo dobrze. Powiedzieć? Zaprosić. Dzień dobry, proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwa zapraszam na spektakl El Credito. Wyreżyserował go Marcel Wiercichowski. Zagraliśmy to parę razy w Krakowie, zagraliśmy to parę razy w całej Polsce dla różnej publiczności. Spektakl, którego akcja toczy się w Hiszpanii, ale nie wiedzieć czemu bardzo bawi ludzi w Polsce. Przychodzi klient do banku starać się o kredyt. Oczywiście nie ma żadnych zabezpieczeń ani nic. Ja gram dyrektora banku, jestem bardzo zdziwiony. I wtedy następuje, oczywiście nie chcę mu dać tego kredytu, i następuje szantaż ze strony klienta. Nie powiem Państwu jaki. Trzeba przyjść na spektakl, także El Credito. Zapraszam serdecznie. Dziękuję, Przemku, że przyjechałeś. Dziękuję bardzo. No i teraz, drodzy Państwo, nastąpiła ta chwila, kiedy będziemy mówić o innych jeszcze zdarzeniach, które będziemy tutaj Państwu prezentować. Tak jak Państwu powiedziałam, teatr jest naszą główną działalnością, ale będziemy mieli również wielką przyjemność zaprosić Państwa na cykliczne wieczory, jak to mówi reżyser, pełne śmiechu i facecji. To są nasze takie cykle, które będzie można zobaczyć tylko tu i wyłącznie na żywo. Wytworne wieczory satyryczne poprowadzi Katarzyna Pakosińska. Tuż! W tych światłach. Mam nadzieję, że Państwo są po śniadaniu i wysiedzą, bo rzeczywiście tak trochę scenariusz nam się przesuwa. Ja już w ogóle chciałam wystartować wcześniej, bo było hasło młodość. Nie, no właśnie chodziło o to, że... Ale się cofnęłam. Zagalopowałam się, jak zwykle. No nie, po prostu myślałam, że wyjdziesz i nie będziesz odzywać. A to chyba już taka sytuacja się nie zdarzyła. Znaczy, dwa razy były takie sytuacje w moim życiu, ale ja nie będę Państwu zdradzała, co mnie powstrzymało, bo będą Państwo używać. Także nie. No dobrze. W każdym razie... Tak, no właśnie, bo też widzę, że wytworność się szykuje, że ty mówisz, a ja się tu stoję jakoś. No tak, tylko żeby teraz Państwo sobie nie pomyśleli, że jakoś tak tutaj się coś będzie działo. Że tu się działo, przed chwilą brałeś za łby. To też właśnie widziałam, bo nie wiem, że kiedy teraz stoimy dwie kobiety. Inspiracja taka jest, nie? Żebyście Państwo mieli tytuły, wzięły się za łby, Pakosińska z kawką. Czy Państwo potrzebują skandalu na dzisiaj? Tak, chcecie? No możemy zrobić. Nie, to trochę... Słuchajcie... Ale to właśnie będzie na odwrót. Właśnie jest na odwrót.